Pan Gabriel Maciejewski. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Gabriel Maciejewski. Jestem nikomu nieznanym blogerem. Przywiozłem dzisiaj ze sobą swoje książki, które tam leżą, bo jestem również wydawcą książek. A mam mówić o poetach i o tym, komu służą poeci. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym trochę nawiązać do wypowiedzi mojego poprzednika szacownego. Tylko jeszcze dodam, że moje wystąpienie będzie miało charakter amatorski, ponieważ ja nie jestem pracownikiem żadnego uniwersytetu. Lubię o sobie mówić, że jestem człowiekiem z rynku i tego się zawsze trzymam, że jestem człowiekiem z rynku, to znaczy z takiego miejsca, gdzie się sprzedaje, kupuje i robi promocję. I staram się tam jakoś utrzymywać na tym rynku. Idzie mi nieźle, to w tajemnicy Państwu powiem. A chciałbym nawiązać do tego, co w ostatnich fragmentach swojego wystąpienia powiedział mój poprzednik. To znaczy, proszę Państwa, jeżeli my będziemy reagować w ten sposób na te wszystkie inicjatywy, które tamci, umownie, wszyscy wiemy, o kogo chodzi, które tamci podejmują, nie mamy żadnych szans. Nie ma żadnej strategii, która pozwoliłaby osiągnąć sukces. Żadnej. Wszystkie strategie, jakie są podejmowane, są strategiami towarzyskimi, które mają spowodować, że grupy osób lepiej się poczują chwilowo, a potem nic z tego nie wyniknie. Ja to mówię wprost, ponieważ jestem człowiekiem z rynku. A żeby zaistnieć na rynku, trzeba wygrywać naprawdę, bo tam nie ma litości. Więc myślę, że w tej konfrontacji, o której tutaj mój poprzednik mówił, litości też nie ma i nie będzie. Więc łudzenie się, że jednak nic się nie stanie, że sobie pożartujemy i będzie fajnie, jest drogą błędną i zakończy się bolesnym bardzo przebudzeniem. Kokieteria, jaką stosuje Kościół, kokieteria, jaką stosują księża pojedynczy, również księża z tytułami naukowymi, jest czymś moim zdaniem nie do zaakceptowania. Nie do zaakceptowania. I jeżeli będziemy się łudzić, że jednak, że może, no to w ogóle nie ma o czym gadać po prostu. Stworzymy jakiś malowniczy folklor w zamkniętym, izolowanym rezerwacie, a inni będą przyjeżdżać i kupować bilety po to, żeby sobie poglądać, jak żyjemy. Taka będzie konsekwencja tych wszystkich poczynań, albo niby poczynań, z którymi mamy styczność dzisiaj, tak? Które mają zastąpić strategię, zastąpić sukces. Zastanawiamy się, co powiedział Donald Tusk, czy on miał rację, czy on nie miał racji. No to są w ogóle głupstwa, co ten facet mówi, tak? Ale to są głupstwa podszyte bardzo chytrym planem. No więc proszę Państwa, jeżeli mamy z tamtej strony chytry bardzo plan, a my występujemy bez żadnego planu, albo wręcz z antyplanem, tak? No to raczej nie należy się spodziewać sukcesu, tak? Mimo jakichś chwilowych wzmożeń, mimo jakichś chwilowych emocjonalnych wzruszeń, które mają niby do czegoś doprowadzić. Nie doprowadzą do niczego. To tyle tytułem wstępu, a teraz powiem, skąd ja to wszystko wiem i komu służą poeci. Proszę Państwa, mój poprzednik mówił o dziedzictwie kulturowym narodu. Ja jestem bardzo krytyczny wobec tego pojęcia, dlatego że ono jest przynajmniej w 60%, jeżeli nie więcej, nie większej ilości zafałszowane. Dziedzictwo kulturowe to również piśmiennictwo, tak? No, to także poezja. I dochodzimy do problemu, który tutaj dzisiaj będę poruszał, czyli komu służą poeci. My się, proszę Państwa, w ogóle nie musimy zastanawiać nad tym, komu służą poeci, ponieważ mamy odpowiedź na to. Uniwersytet Toruński w 2011 roku opublikował zbiór dokumentów źródłowych dotyczących historii zakonu krzyżackiego. Komentarzem opatrzył to dzieło profesor Zenon Hubert Nowak, a w tym dziele znajduje się rozdział, który w zasadzie wyjaśnia wszystko. On nosi tytuł o sposobach werbowania intelektualistów do zakonu krzyżackiego. I tam jest, proszę Państwa, opisane, w jaki sposób zakon krzyżacki werbował intelektualistów po to, żeby ci intelektualiści służyli zakonowi biurem, radą, słowem, żeby brali udział w różnych ciekawych misjach. I w tym tomie przytoczona jest relacja, kiedy to pisarz miasta Torunia, Franciszek Slawser, jest werbowany przez proboszcza kościoła świętego Jana na Starym Mieście, Mikołaj Majnek próbuje namówić Franciszka Slawsera do tego, żeby pracował na rzecz zakonu.
jest kłopot, bo on by się może nawet zgodził, ale ma bardzo starą, nieprzyjemną żonę. I w tych dokumentach to tak jest opisane, że ta żona niestety przeszkadza Franciszkowi w podjęciu roboty szpiegowskiej dla Krzyżaków, bo się denerwuje. Niepotrzebnie zupełnie, prawda? I chciałaby zatrzymać swojego męża w domu, a oni mu każą gdzieś chodzić. No więc sugestia jest taka, że tej żony można się oczywiście pozbyć, bo co to jest za kłopot? Miasto jest nad Wisłą, prawda? Która czasem zamarza, wyrąbuje się przerębel w lodzie i załatwione. Ale okazało się, że nie. Okazało się, że nie, że Franciszek Szlauser nie został zwerbowany, bo żona jednak się tak zbiesiła, że nie pozwoliła swojemu mężowi pracować dla Krzyżaków. To tyle tytułem anegdoty, prawdziwej całkowicie, ale teraz do rzeczy. Po co ci intelektualiści byli zakonowi krzyżackiemu? No po to, proszę Państwa, że historia tak się potoczyła, że Krzyżacy wyszli jednak pokonani z konfrontacji z Polską i próbowali rozmaitych politycznych sztuczek, które by ich utrzymały przy władzy, aż w końcu wykonali tę krańcową, całkowicie przez nikogo nieprzewidzianą sztuczkę, czyli po prostu stali się świeckimi władcami Prus, a Albrecht Hohenzollern, ostatni wielki mistrz, został po prostu księciem w Prusach. Ale czym to było poprzedzone? Poprzedzone to było zmasowanym werbunkiem młodzieży polskiej, i nie tylko polskiej, młodzieży z bliskiej zagranicy do struktur szpiegowskich po prostu, do struktur szpiegowskich zakonu. To była tradycja jeszcze zakonna, krzyżacka, z wdziękiem i intensywnością rozwijana przez Albrechta Hohenzollerna, ostatniego wielkiego mistrza i pierwszego księcia w Prusie. Proszę Państwa, ja polecam wszystkim dzieje tej postaci, bo to jest niezwykły zupełnie facet. On został kiedyś postrzelony z armaty. Wstał, otrzepał się i walczył dalej. Niezwykła postać, proszę Państwa, biografia tego człowieka w języku polskim została opublikowana tylko raz. Jest to bardzo zła biografia. Nigdy Państwo nie zgadniecie kiedy. W roku 2010. W 2010. Mamy obraz Matejki, hołd pruski. Na tym hołdzie pruskim widzimy najważniejsze wydarzenie w dziejach korony polskiej, czyli widzimy wielkiego mistrza znienawidzonego zakonu krzyżackiego, jak klęka przed królem Polski i składa hołd. To przecież nic, tylko pisać biografię, prawda? Jak ta kreatura wstrętna, jak ten oszust polityczny musiał wreszcie się upokorzyć, klęknąć przed królem Polski, a to przez 500 lat nic, ani przyczynka. I dopiero pan Wijaczka z Torunia w 2010 roku pisze biografię Albrechta Hohenzollerna, zresztą bardzo fatalną. Wydane to jest nie do kupienia, niech nikt nie ma złudzeń, że sobie pójdzie do księgarni albo zamówi to na Allegro. To jest nie do kupienia, wyszło może ze 300, może z 500 egzemplarzy. Nie ma mowy, żeby to dostać. No więc są, proszę Państwa, obszary w polskiej historii, które są po prostu niedostępne na takiej najbardziej podstawowej zasadzie, bo po prostu nie przeczytacie sobie o tym, bo nie. No więc, proszę Państwa, Albrecht Hohenzollern był człowiekiem niezwykłego sprytu, wybitnej inteligencji, wielkich politycznych planów. Cóż on zamierzał zrobić? No, prawdopodobnie, bo tak zwanych twardych dowodów na to nie ma, zamierzał zostać królem Polski. Ale nas interesuje to, jaki był jego stosunek do poetów. Złożony i dynamiczny. Ponieważ Albrecht Hohenzollern to jest ten człowiek, który doprowadził do powstania w Królewcu Uniwersytetu. Uniwersytet, proszę Państwa, to jest miejsce, gdzie się produkuje urzędników, ale także propagandystów oraz szpiegów, którzy potem wyruszają w świat po to, żeby realizować misję tego człowieka, który uniwersytet sponsoruje. No to kto to studiował na tym Uniwersytecie Królewieckim, kto tam w ogóle przebywał? No bracia Kochanowscy przede wszystkim. Bracia Kochanowscy. Jan Kochanowski, proszę Państwa, był człowiekiem Albrechta Hohenzollerna. Burgrabia Królewiecki wypłacił mu 3 razy po 50 grzywien srebra. To jest kupa pieniędzy. 3 razy po 50 grzywien srebra po to, żeby Jan z Czarnolasu, Hans Kochanowski, jak on tam jest przez 2 F i Y na końcu zapisany w tych papierach królewieckich, żeby realizował misję, jaką mu książę Albrecht zleci. Zachowały się listy Jana Kochanowskiego do księcia Albrechta i księcia Albrechta do Jana Kochanowskiego, w których obaj panowie no, z wielkim wdziękiem i atencją się do siebie odnoszą. Oczywiście te listy dotyczą, to są po prostu prośby o pieniądze.
które Jan Kochanowski wysyła do Królewca. Książę Albrecht oczywiście przychyla się do tego, żeby te pieniądze Janowi Kochanowskiemu wręczyć. I oczywiście realizowane jest to przez wspomnianego tu już burgrabiego królewieckiego, który gotówkę wypłaca. Proszę Państwa, no jeżeli mamy taką sytuację, no to musimy się zastanowić, jak to jest, że my mamy wielkiego polskiego poetę, który stoi u samego początku, u samego progu wielkiej przygody, jaką Polacy przeżywają, wielkiej przygody z literaturą, jaką Polacy przeżywają nieustająco. Każdy student, każdy uczeń wie, kto to był Jan Kochanowski i czytał Treny i przerabiał to w szkole. Natomiast no, o tym, żeby on przeczytał listy, jakie Jan Kochanowski pisał do Albrechta Hohenzollerna, no to nie ma mowy, prawda? Nie ma mowy, bo ten obraz bardzo wyidealizowany, tak? Obraz naszego dziedzictwa kulturowego, nie byłby się tego powiedzieć, no, by musiał zostać poddany poważnej weryfikacji. I proszę Państwa, dopóki ten obraz nie zostanie poddany poważnej weryfikacji, to w ogóle nie ma o czym gadać. Bo niestety nie można budować na kłamstwie, to ja tak tylko przypomnę. Bo lubimy się posługiwać taką formułą. Natomiast, żeby cokolwiek ruszyć w tej kwestii, to raczej nie ma mowy. Proszę Państwa, Jan Kochanowski został przez Albrechta Hohenzollerna wysłany na studia do Padwy. W tej Padwie był koncyliarzem nacji polskiej i niemieckiej. Co to jest koncyliarz nacji polskiej i niemieckiej na XVI-wiecznym uniwersytecie? No to jest taki szef NZS-u. Wielkie zasługi położył tam Jan Kochanowski, ponieważ nie dopuścił do rozruchów, które nabrzmiewały i narastały pomiędzy nacją polską i niemiecką. Oni byli zrzeszeni w jednej organizacji, natomiast no, studenci w owym czasie to nie byli młodzieńcy spacerujący po dziedzińcach uniwersytetu z tomikiem poezji pod pachą, tylko ludzie, którzy na przykład lubili się zaciągnąć do wojska, prawda, albo na przykład zamordować kogoś na czyjeś zlecenie, albo wyprawić się gdzieś daleko po to, żeby zdobyć jakiś kawałek majątku i z tym wrócić. Generalnie było to towarzystwo energiczne, dynamiczne i miejscami mocno podejrzane, z rozmaitymi zleconymi misjami do wykonania. No i wśród takich ludzi znalazł się Jan Kochanowski. Proszę Państwa, jeszcze słowo o Uniwersytecie w Padwie. Co to była za uczelnia? Uniwersytet w Padwie ma swój bardzo wyraźny charakter. Jest to uczelnia antypapieska. Jest to uczelnia powołana przez Wenecję jako przeciwwaga dla Bolonii. W Padwie kształcą się urzędnicy, którzy potem pracują na dobra i na rzecz Republiki Weneckiej. Większość studentów padewskich, zagranicznych, to są Anglicy. To też jest istotne dla naszej historii, ale o tym później. Jan Kochanowski pierwszy raz za pieniądze Albrechta, ponoć drugi raz za swoje, jedzie do tej Padwy, wraca i w jego listach jest prośba o wysłanie właśnie go do Padwy raz jeszcze, ponieważ zachorował na oczy i niestety nie może się z tego wyleczyć i dobrze było, żeby książę Albrecht wyłożył jakieś pieniądze, to on sobie znajdzie medyka, którego z tej przypadłości wykuruje. Proszę Państwa, jaki jest stosunek Jana Kochanowskiego do narodu szlacheckiego, bo o innym narodzie nie można wtedy mówić. Złożony, proszę Państwa. Myśmy się jako ludzie wychowani przez Komisję Edukacji Narodowej, co tu gadać, i przez socjalistyczny system szkolnictwa przyzwyczaili w ogóle do tych treści, nawet nie widzimy w nich niczego zdrożnego. Natomiast stosunek Jana Kochanowskiego do narodu szlacheckiego jest, proszę Państwa, no, z mojego punktu widzenia dość dziwaczny. Zaraz to spróbuję udowodnić i omówić na przykładzie takiego wiersza, takiego utworu, który wszyscy Państwo znacie, to jest Satyr albo Dziki Mąż. Przeczytam fragmenty. Nie masz dziś w Polsce jednokupcy Arataje. To największe misterstwo, kto do brzegu z Woły, a do Gdańska wie drogę z Żytem, a z Popioły. Na Podolu go nie patrz, pomiędzy Tatary szabla więcej popłaca niż leśne towary. Z czasem wszystko się mieni. Pomnę ja przed laty, że w Polsce żaden nie był w pieniądze bogaty. Kmieca to rzecz,
Na on czas patrzeć roli była, a szlachta się rycerskim rzemiosłem bawiła. Nic to nie było, 7 lat walczyć nie przystając, mróz i gorąco cierpiąc, głodu przymierając, a to wszystko bogactwa, kto się sławy dobił, lepiej się tym niż złotem łańcuchem ozdobił. A jeśli ku pokoju, kiedy myśli skłonili, nie już swoich żołnierskich zabaw odstąpili, ale jakoby jutro znowu wsiadać mieli zbroje, nigdy a konia puścić się nie chcieli. A nadto przed się w polu zawsze lud służebny, który koszt oni mieli za bardzo potrzebny. Bo to jakoby szkoła młodych ludzi była, stąd mężów czystym potem siła, wychodziła siła. Tym ci Polska urosła, a granice swoje rozciągnęła szeroko między morza dwoje. Stąd prawa, stąd wolności, stąd Rzeczpospolitą macie, moi Polacy, na świat znakomitą. Lecz tego znać nie wiecie, iż jako dostają, tym, że równie sposobem królestw postradają. Dalekoście od swych przodków odstrzelili, a prawieście na nic Polskę wywrócili. Skowaliście ojcowskie granaty na pługi, a z drugiego już dawno w kuchni rożą długi. Przy ubicach kwoczki siedzą albo owiec mierzą, kiedy obrok woźnice na noc konią bierzą. Proszę Państwa, no to jest taka krytyka narodu szlacheckiego, który zamiast chwytać się miecza i walczyć z Tatarami najeżdżającymi wschodnie ziemię Rzeczpospolitej, zamienił się w kupców. I że to źle. Tak nam sugeruje Jan Kochanowski. Proszę Państwa, no to jest bardzo daleko posunięta hipokryzja i taka propaganda dość podstępna, dlatego że to nie jest źle, że właściciele ziemscy zajmują się swoim majątkiem, zamiast tracić krew i siły na bezsensownych wojnach, które od 100 ponad lat są prowadzone za pomocą żołnierza najemnego, zaciąganego w różnych zamorskich krajach, którego się wozi wtedy z powrotem na statkach. To nie jest źle, że Polacy mają pieniądze, jak sugeruje Jan Kochanowski, a do tego jeszcze dbają o swoje interesy i wożą zboże do Gdańska. A nie tylko zboże, ale jeszcze popiół i pędzą woły. Ja, proszę Państwa, wydałem w ciągu 2 lat taką serię Moje ukochane dziecko, taką serię książek, która się nazywa Biblioteka Historii Gospodarczej Polski. Składa się ona z dzieł właśnie dotyczących spraw ekonomii, spraw gospodarki wydawanych już to na początku XX wieku, albo jeszcze XIX wieku, których nikt od tego czasu w zasadzie nie wznawiał. I ja kategorycznie nie zgadzam się na to, co tutaj Jan Kochanowski pisze, albowiem, proszę Państwa, jeżeli ktoś występuje przeciwko aktywności szlachty, aktywności gospodarczej i pcha tę szlachtę na wojnę, to znaczy, że on chce wytracenia narodu szlacheckiego, a aktywność gospodarczą usiłuje odepchnąć w ręce patrycjuszy miast niemieckich, którzy go wynajęli do tej propagandowej roboty. Mówię to wprost. Jeszcze jeden fragment satyra. O Prusiek wam nic nie chcę opowiadać, bo sami na każdy rok pływając do Gdańska z traftami i widzicie gęste miasta i zamki budowne, drogi, mosty porządne i brzegi warowne, czego trudno dokazać bez wielkich pieniędzy. Znać dobrze, że tam byli gospodarze tędzy. K czemuż przyszło? Polacy pruską ziemię wzięli, a oni się bogacze chudym nie odjęli. Ukażcie wy, pieniężni, coście tak znacznego uczynili. Nie chcę nic wspominać dawnego. W kilku lat Tatarowie 5-krotnie was wybrali, braciom waszą w niewolę Turkom zaprzedali. Despot w rzeczy despotów onych dawnych plemię, na waszą wieczną hańbę 2-krotnie przeszedł ziemię. Moskiewski wziął Połocko i listy wywodzi, że prawem przyrodzonym Halicz na nim przychodzi. Proszę Państwa, no to są ci gospodarze tędzy, którzy w Prusach gospodarowali wcześniej i po nich zostały te fantastyczne obiekty, które podziwiał Jan Kochanowski, Hans z Czarnolasu. No krzyżacy, prawda? To są krzyżacy. I on się tutaj powołuje na dokonania krzyżaków w Prusach, którzy tę fantastyczną kulturę materialną tam pozostawili. A teraz przyszli Polacy i nie wiedzą, co z tym zrobić, tak? To jest dokładnie to samo, co mówi Gorzelik, prawda? Że Polacy zagarniali się. Małpa dostała zegarek i nie wie, co z nim zrobić. Tak? I go zepsuła. Tak mówi Jerzy Gorzelik, zwany przez niektórych Jorgiem Gorzelikiem, sam słyszałem. No więc, proszę Państwa, komu służą poeci? No temu, kto więcej zapłaci. To jest jasne. Temu, kto więcej zapłaci. Natomiast sprawa istotna dla nas rysuje się następująco. Czy poza Janem Kochanowskim albo Mikołajem Rejem
byli jacyś jeszcze poeci w narodzie szlacheckim. Ja tego nie wiem, ponieważ jestem amatorem. Trzeba by zapytać badaczy literatury, czy w XVI wieku, oprócz tych nazwisk, które są w podręcznikach, byli jeszcze jacyś poeci. Bo może oni pisali co innego, ale my tego nie wiemy. Może były inne publikacje albo rękopisy. Może krążyły po dworach, po pałacach i zamkach. Ale my nie mamy o tym pojęcia, ponieważ czytamy literaturę postępową, tak, ówczesnego czasu. Czyli utrzymujemy się w tym samym nurcie, który dzisiaj dominuje i nic się od tamtego czasu nie zmieniło, proszę Państwa. Nic się nie zmieniło. Słowo w kwestii uniwersytetów. Jak to jest możliwe, że książę Albrecht Hohenzollern mógł sobie pozwolić na, za zgodą króla Polski Zygmunta Augusta, na zainstalowanie w królewcu uniwersytetu, a korona polska i Wielkie Księstwo Litewskie nie jest w stanie zbudować poza Akademią Krakowską drugiego uniwersytetu do czasów Stefana Batorego. A i ten zakłada nową uczelnię tylko dlatego, że udaje mu się ściągnąć jezuitów do Polski i na tych jezuitów zwalić całą odpowiedzialność i robotę za tworzenie tej akademii. Jak to jest w ogóle możliwe, że Brandenburgia ma uniwersytet, Prusy mają uniwersytet, a Rzeczpospolita, olbrzymie państwo, ma jeden uniwersytet w Krakowie, który obsługuje cały ten olbrzymi obszar. Tak? Przyjeżdżają studenci z Litwy, z Podola, z Prus, ze wszystkich miejsc. Niemieckie uniwersytety, proszę Państwa, zasysają studentów z Polski. Zasysają studentów z Polski, studentów katolickich. Co tu gadać? To nie są protestanci, to są katolicy, którzy jadą studiować na niemieckie uniwersytety i tam zachłystują się, zupełnie jak ci, którzy organizują spotkania Donaldowi Tuskowi, zachłystują się tą wolnością zachodnią i tym wszystkim, potem przyjeżdżają tutaj i usiłują to wszystko zmienić po swojemu. To się, proszę Państwa, od XVI stulecia nic nie zmieniło. To wszystko jest tak samo. Proszę Państwa, Jan Kochanowski jest chyba najgorzej opisaną postacią w polskiej literaturze. Mam taką hipotezę, uważam, że słuszną, chociaż już ludzie się ze mną kłócą, że nie ma dobrej biografii Jana Kochanowskiego. To znaczy, nie wiadomo, kim był ten człowiek. Są jakieś opracowania dotyczące twórczości, natomiast kim był ten człowiek, nie wiadomo. Proszę Państwa, jego śmierć, zacznę od końca, w okolicznościach niezwykle niejasnych. W Lublinie w wieku 50 lat, gdzie zbiera się Rada Senatu oraz komisja, którą powołał Stefan Batory. Komisja bardzo istotna, bo praca tej komisji ma rozstrzygnąć, proszę Państwa, czy Rzeczpospolita znajdzie się w orbicie wpływów angielskich, czy nie. To znaczy, czy kupcy angielscy, którzy właśnie toczą spór z Gdańskiem i instalują się w Elblągu, czy dostaną specjalne preferencje od króla i będą, jakby to powiedzieć, stałym zwornikiem handlu, jaki prowadzi korona i Litwa przez Bałtyk. Jeżeli by do tego doszło, nastąpiłaby absolutna, całkowita katastrofa, jestem o tym przekonany. Natomiast król do tego nie dopuścił. To był rok 1584, za 2 lata już król nie żył. Ale to jest sprawa marginalna. W tych trudnych okolicznościach pojawia się w Lublinie Jan Kochanowski. W jakiej sprawie przyjeżdżał? Ma poważną sprawę do króla, ponieważ jego szwagier Podlodowski został wysłany do Stambułu z tajną misją. Miał wybadać nastroje w Stambule po bardzo ważnym wydarzeniu. Zborowscy spustoszyli Krym bez jakiejkolwiek racji. Po prostu Krzysztof Zborowski razem ze swoimi ludźmi wkroczył na Krym, spalił Perekop, spalił inne miejscowości, zagarnął bydło. Bardzo ważny element ówczesnej gospodarki. Stada bydła i przepędy stada bydła to jest coś szalenie istotnego, wpływającego na politykę w sposób bezpośredni i silny. Inaczej niż poezja zupełnie. I zrobił się dyplomatyczny ambaras. I król wysłał Podlodowskiego, to znaczy Podlodowski nie był byle kim, szwagra Jana Kochanowskiego, rzekomo w celu zakupu koni dla królewskich stajni, żeby wybadał, jakie są nastroje w Stambule. Okazało się, że nastroje są fatalne. Podlodowski został aresztowany i w trybie przyspieszonym osądzony, a następnie odrąbano mu głowę. I wszystkim jego towarzyszom także. No, tak naprawdę kraj stanął w przededniu wojny. Na to zjawia się Jan Kochanowski i nagle w okolicznościach zwanych potocznie niejasnymi umiera w wieku 55 lat. Nikt nie wie na co i dlaczego, ponoć na atak apopleksji.
Proszę Państwa, zborowscy, którzy byli na stałe zainstalowanymi w kraju prowokatorami, zdrajcami, mają też bardzo dobrą prasę w polskim piśmiennictwie. Nie wiem, czy Państwo sobie z tego zdają sprawę, ale Samuel Zborowski to jest taki symbol wolności szlacheckich. On jest opisywany od samego początku właściwie jako taki sarmata nieposkromiony. To nie żaden nieposkromiony sarmata, to jest normalnie habsburski agent, który, a być może jeszcze jakiś, który realizuje tutaj politykę wrogą koronie, wrogą narodowi szlacheckiemu. On jest oparty o bardzo silne struktury. To znaczy, proszę Państwa, mamy takie po prostu o struktury terenowe. Każdy tutaj rozumie, co to są struktury terenowe, nie wierzę, że nie. Proszę Państwa, mamy województwo sieradzkie, kalickie i sandomierskie. Tam rządzi szlachta kalwińska. Po prostu. Szlachta kalwińska. Jak Sejm głosuje nad podatkami na wojnę z Moskwą, to województwo sieradzkie, kaliskie i sandomierskie podnosi głos Irwetes, że nie. Że nie można głosować za podatkami na wojnę i wojny z Moskwą ma nie być. Bo potrzebny jest pokój królestwu. Wojna z Moskwą Stefana Batorego była szalenie istotną rzeczą. Dlatego, że była to ostatnia szansa. No przedostatnia, ostatnia była ta, którą realizował Zygmunt III. Jedna z ostatnich szans na przeniesienie wojny za granicę Wielkiego Księstwa Litewskiego i za granicę państwa w ogóle. Przeniesienie wojny za granicę, toczenie jej tam. I jaki był cel strategiczny tej wojny? Zdobycie portu w Narwie i podzielenie Moskwy i dotarcie do Morza Białego. To znaczy uniemożliwienie kontaktów handlowych Wielkiego Księstwa Moskiewskiego z zachodem Europy poprzez Bałtyk i poprzez Morze Białe. To się nie udało. Ale to sprawa marginalna. To się nie udało. My wiemy, że Stefan Batory zwyciężył, ale tak naprawdę nie zwyciężył. Musicie Państwo o tym zapomnieć. Cel strategiczny, czyli zdobycie portu w Narwie, się nie udało. Port zajęli Szwedzi i trzymali go do XVIII wieku. To była katastrofa, rzutująca potem na całą historię Rzeczpospolitej aż do jej końca, czyli do rozbiorów. Proszę Państwa, mamy województwo sandomierskie, kaliskie i sieradzkie. To jest wojskiem sandomierskim na przykład. Taki urząd niższy, zajmujący, jak mężczyźni są na wojnie, to rodzinami wojowników i kobietami opiekuje się wojskiem. Kto był wojskiem sandomierskim? Jan Kochanowski oczywiście. Więc proszę Państwa, związki Kochanowskiego, Zborowskich i rodziny Łaskich pochodzącej z sieradzkiego są ścisłe. Ci ludzie mają coś do załatwienia w Polsce i to ta misja jest generalnie w sprzeczności z misją, jaką realizuje dwór i jaką realizuje Kościół, co szalenie ważne. My, proszę Państwa, wszystkich subtelności tych zależności politycznych, ekonomicznych, finansowych nie dojdziemy, dlatego że te sprawy są bardzo słabo opracowane. Tak jak mówię, nie ma uczciwej biografii Jana Kochanowskiego. Biografia Albrechta Hohenzollerna ukazała się pierwszy raz w 2010 roku. O tym, żeby ktokolwiek zajmował się czymkolwiek, z wyjątkiem analizy tekstów, jakie pozostały po Janie Kochanowskim, to o tym można zapomnieć. Proszę Państwa, Jan Kochanowski, ale jaka jest tendencja w tym piśmieństwie? Jest taka niby biografia Jana Kochanowskiego napisana przez Henryka Barycza. Ona się nazywa, to jest badacz literatury, nie żyjący już, ponoć bardzo niepokorny w latach 60. aktywny na Uniwersytecie w Krakowie. Jego biografia nazywa się Zaścianka na Parnas. No, proszę Państwa, Jan Kochanowski nie był zaściankowym szlachcicem. To był poważny posesjonat z poważnym kluczem majątków. Czynny u dworu, sekretarz królewski, czerpał dochody z urzędu, z probostw. To był człowiek, który pożyczył Andrzejowi Firlejowi, jednemu z szefów mafii kalwińskiej w Polsce, Andrzejowi Firlejowi, proszę Państwa, dwa razy dużą bardzo sumę pieniędzy. W sumie to wychodziło 14 300 florenów. Dostał od Jana Kochanowskiego Andrzej Firlej, który był magnatem pełną gębą. No to skąd Kochanowski wziął te pieniądze? No musiał być pośrednikiem, prawda? Z PKO. Musiał być pośrednikiem. Ktoś mu te pieniądze przekazał. Jeżeli sobie teraz przypomnimy, o czym powiedziałem przed chwilą, że
że obradowała komisja dotycząca która miała zdecydować, czy Polska stanie się funkcją handlu brytyjskiego, czy też nie stanie się funkcją handlu brytyjskiego. I popatrzymy na skład tej komisji, to 90% tej komisji to jest rodzina Firlejów, tak? I nagle przyjeżdża Kochanowski i wyciąga raz 7700, drugi raz tam 6 z groszami, 1000 florenów i wręcza to jednemu z kierowników tej organizacji. Skąd on to wziął? No ja mogę sugerować, ale to nie jest tematem dzisiejszego mojego wystąpienia. Ale przedziwne jest to, że mając dostęp do tych informacji, badacze pozwalają sobie na tego rodzaju no nieuczciwość, moim zdaniem, bo to nie jest żaden żart, tak? Albo no jakaś metafizyka, że piszą książkę potem z zaścianka na Parnas. To nie był żaden zaścianek. A Jan Kochanowski nie był, nie wyglądał i nie zachował się w ten sposób, jak go opisał malowniczo Jarosław Marek Rynkiewicz w takiej okropnej książce, która się nazywa Samuel Zborowski, całkowicie nieprawdziwy, gdzie Samuel Zborowski też jest jakąś wyidealizowaną postacią, jakąś syntezą szlacheckiego ducha. To był gangster i szpieg, którego bardzo słusznie osądzono i bardzo słusznie stracono z inicjatywy Jana Zamoyskiego. Proszę Państwa, Jan Kochanowski był właścicielem wielu bardzo takich intratnych interesów, na przykład miał hutę, ale ponieważ pochłaniała go działalność polityczna, hutę tę wydzierżawił swojemu stryjowi. Ten biedny stryj słabo bardzo tą hutą zarządzał i to spóźniał się z płaceniem dzierżawy. Jan Kochanowski pozwał go do sądu bez najmniejszej litości. Tam szło 100 florenów. 100 florenów. A tutaj mamy pożyczkę dla Firleja, 14300. Jak Stanisław August, król Polski, wpadł na pomysł, żeby zbudować galeon, to ten galeon miał kosztować 6000 florenów. To pisze o tym Kazimierz Lepszy w swojej książce o inicjatywach morskich króla Stanisława Augusta. Proszę Państwa, jeżeli Jan Kochanowski miał 14 ponad tysięcy florenów, to mógł sobie zbudować dwa galeony i zostać armatorem na Bałtyku, a nie siedzieć pod lipą i pisać fraszki, prawda? Więc pisanie fraszek inny cel miał zgoła niż tylko zabawienie samego Jana Kochanowskiego i najbliższego otoczenia. Proszę Państwa, Jan Kochanowski, ktoś powie, że ja tutaj oceniam tę przeszłość pod kątem, no i według kryteriów współczesnych. No ale jeżeli dochodzę do takich wniosków, jakie tu Państwu przedstawiłem, no to dlaczegoż by tego nie robić? Oczywiście można powiedzieć, szlachta bogata i mniej bogata orientowała się na dwory. I o takim pojęciu zdrady w rozumieniu dzisiejszym, zdrady politycznej, nie mogło być mowy. Tak? Ja pamiętam, jak niektórzy koledzy, mamy takie blogowisko, gdzie toczy się nieustająca dyskusja na różne tematy historyczne i tam koledzy też wywodzą, że Jan Saryusz Zamoyski też brał pieniądze od Wenecjan. No zapewne tak było, tak? Bo wszyscy od kogoś brali pieniądze. Jan Kochanowski też nie był okrzyknięty zdrajcą. Tak? Natomiast no, nikt mu nie miał za złe współpracy z Albrechtem Hohenzollernem. Natomiast my dzisiaj, analizując sytuację naszą współczesną i widząc, jaka jest relacja pomiędzy wrogim księciem a poetą rodzimego chowu, tak? Czyli powiedzmy między rządem niemieckim, tak? A mediami w Polsce, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tak? No to możemy się nad tym zastanawiać trochę, prawda? Możemy, tak myślę, nad takimi relacjami. No więc, proszę Państwa, Jan Kochanowski współpracował stale w zasadzie z dworem w Krakowie. No, był człowiekiem godnym zaufania, wykonywał różne misje, tak? Raz takie, raz inne. Pracował oczywiście dla Albrechta i to było jego główne zlecenie. Natomiast wykorzystywał również jego usługi, no Jan Saryusz Zamoyski. Tak? Przypomnijmy, że jest taki utwór, który wszyscy znają, Odprawa posłów greckich. Jak sam Jan Kochanowski napisał, ten utwór miał pójść na trąbki do apteki, bo był bez wartości, bo składał się to w zasadzie z jednego przydługiego dialogu. I nagle Jan Saryusz Zamoyski zażądał, żeby ktoś, najlepiej Kochanowski, napisał jakąś sztukę na jego ślub z Krystyną Radziwiłłówną, no bo musi być jakieś wydarzenie, tak? Musi być coś niezwykłego na tym ślubie. No oczywiście Jan Kochanowski w ciągu jednej nocy, ile dobrze pamiętam, sprokurował tę całą sprawę posłów greckich, którą się do dzisiaj katuje dzieci w szkołach. Proszę Państwa, i tam jest takie słynne zdanie,
które wszyscy cytują, o nieszczęsne królestwo i zginienia bliskie, tak? I każdy, kto przerabiał opery posłów greckich, wie, że to wtedy dzieci w szkole muszą się zastanawiać, jak to ten wieszcz Kochanowski przenikliwie oceniał sytuację Polski i jak to ta Polska dzięki tej samowoli szlacheckiej i nieodpowiedzialności panów braci miała wkrótce przeżywać straszliwe kryzysy. Proszę Państwa, to jest moment, kiedy królestwo nie jest ani nieszczęsne, ani bliskie zginienia. Królestwo idzie do swoich największych sukcesów, które nie miały swojego piewcy. Ja tylko chcę przypomnieć, że mamy satyra Dzikiego Męża, mamy odprawy posłów greckich, a czy jest jakiś utwór sławiący wyczyny króla Stefana pod Wielkimi Łukami, Pskowem? Nie ma. Czy jest jakiś poeta, albo był, który opisywał inne kampanie, jakie dwór, jakie korona, jakie król, jakie armia koronna i litewska prowadziły w rozmaitych, na rozmaitych frontach? Nie ma. Jedynym człowiekiem, który o tym pisał, był Stanisław Żółkiewski. Kompletnie nieczytany dzisiaj. No więc, proszę Państwa, to jest zastanawiające w mojej ocenie. Przynajmniej zastanawiające. No ale mamy Jana Kochanowskiego, ale mamy ojca polskiej poezji Mikołaja Reja. Mikołaj Rej, proszę Państwa, czy ktoś wie, jakim pseudonimem posługiwał się Mikołaj Rej, oprócz tego, że był Mikołajem Rejem? Nie, nikt nie wie. Adrian Brandenburczyk, proszę Państwa. Przysięgam, że tego nie wymyśliłem. Mikołaj Rej podpisywał niektóre ze swoich utworów Adrian Brandenburczyk. Proszę Państwa, Mikołaj Rej napisał dwie, chyba, o ile dobrze pamiętam, wersje takiego utworu Żywot Człowieka Poczciwego. Księgi wtóre Żywota Człowieka Poczciwego są dedykowane Olbrachtowi Łaskiemu. Olbracht Łaski, proszę Państwa, to była postać ze złego snu. O czym traktuje Żywot Człowieka Poczciwego mniej więcej wszyscy wiemy. O tym, jak powinien żyć człowiek poczciwy, mający kawałek ziemi na wsi. Wszystko tam jest opisane. Od uprawy roli, poprzez pszczelarstwo. I to wszystko jest w takim cudownie, fantastycznym, sielskim tonie. Natomiast dedykowane jest to, proszę Państwa, człowiekowi, który żenił się wyłącznie dla zdobycia majątku, podpisywał wszystkie najczarniejsze zdrady, jakie można było mu wpisać. Człowiekowi, który zdradzał własnych współpracowników i przyjaciół, z którymi rzucał się w jakieś odmęty politycznych rozgrywek, bardzo nieciekawych. Człowiekowi, który otwarcie deklarował usunięcie z tronu Stefana Batorego przy udziale angielskich agentów, który pojechał do Londynu, był tam witany przez królową Elżbietę jak udzielny książę. Proszę Państwa, jak udzielny książę. A jeszcze wrócę do kwestii pieniędzy, ponieważ Jan Kochanowski 3 razy po 50 grzywien srebra od Albrechta Hohenzollerna. Proszę Państwa, wydobycie złamanego szelonga od Albrechta Hohenzollerna to był wyczyn. To był wyczyn, bo to był straszny chytrus. Gorsza od niego była tylko królowa Anglii Elżbieta. I tu nagle pojawia się Olbracht Łaski i jest podejmowany przez wszystkie stany królestwa z niezwykłą pompą. Królowa się z nim wita. Przede wszystkim jedzie do Mortlake, do siedziby najważniejszego wówczas mózgu na wyspie, do domu Johna Dee. My słyszeliśmy o Johnie Dee, ale słyszeliśmy o nim źle. To znaczy wiemy, że to był czarnoksiężnik, alchemik i w ogóle dziwny człowiek. Proszę Państwa, to był autor brytyjskiej doktryny politycznej, która funkcjonuje do dzisiaj, jest w zasadzie w kształcie niezmienionym. John Dee był podporą korony, jeżeli idzie o kwestie intelektualne i koncepcyjne. Doktryna brytyjska oparta jest na micie arturiańskim, a praktyczny jej wymiar jest taki, że rządzą ci, którzy opanują północne szlaki transportu, bo to są najkrótsze szlaki. Stąd cała aktywność brytyjska koncentruje się na północy, stąd wyprawa Sir Richarda Chancellora nad Morze Białe i na Moskwę, stąd obecność kompanii moskiewskiej, kompanii londyńskiej, zwanej kompanią moskiewską w Wielkim Księstwie Moskiewskim, stąd rozmaite polityczne zawirowania sterowane z Londynu dotyczące również Rzeczpospolitej, na które my zupełnie nie zwracamy uwagi.
I proszę Państwa, Olbracht Łaski jedzie odwiedzić Johna Dee, a następnie konferuje z Johnem Dee, kiedy ten przyjeżdża do Krakowa. I mówi się otwarcie o likwidacji, fizycznej likwidacji króla Stefana Batorego, a człowiekiem, który miałby objąć tron po nim, jest właśnie Olbracht Łaski. Szybko się jednak okazuje, że tak zwane poważne siły polityczne europejskie, słuchając o czym mówi Olbracht Łaski i obserwując jego priorytety, dochodzą do wniosku, że on się nie nadaje. Że on się rzeczywiście nie nadawał. Z takich ciekawostek, proszę Państwa, on przejął majątek ostrocki, ponieważ on się ożenił z wdową Beatą Ostrocką, bardzo ponoć przystojną poetą, kobietą, o której poeta, biskup, Boże, zapomniałem, nieważne. W każdym razie powstawały utwory poetyckie na jej cześć. I on tę biedną kobiecinę, starszą od niego o 20 lat, jako 22-letni młodzieniec, uwiózł do Kierzmarku, do swojego zamku, który był po prostu gniazdem czarowników. Tam zamknął na długie miesiące i próbował, jakby to powiedzieć, doprowadzić do jej zgonu sposobami naturalnymi. Poprzez szykany. Ale Beata Ostrocka żyła uporczywie i umrzeć nie chciała, więc w końcu jej pomogli. Ponieważ szykował się nowy ożenek. Jeszcze za życia tej Beaty on się dokonał w Paryżu, ponieważ Olbracht Łaski, proszę Państwa, to był ten człowiek, który posłował do króla Henryka Walezego razem ze Zborowskimi. My się z tego bardzo dzisiaj cieszymy, bo czytamy, jak to Francuzi z entuzjazmem odnosili się do tych wszystkich polskich magnatów, którzy tam przyjechali, bo oni językami obcymi mówili i byli bardzo bogaci i to w ogóle cudownie wyglądało i zrobili wielkie wrażenie. Proszę Państwa, czyją politykę ci ludzie tam realizowali, tego dzisiaj nie zgadniemy. Natomiast no, Łaski tam pojechał, po czym został bigamistą, tak? Bo akurat mu to odpowiadało. Na cześć tego właśnie człowieka Mikołaj Rej dopisał do swojego wcześniejszego utworu Żywot człowieka poczciwego taki wstęp, gdzie to wychwala tegoż Olbrachta. Proszę Państwa, jeszcze jeden, dobrze znajdę, jeden wierszyk Mikołaja Reja dotyczący Olbrachta Łaskiego. Olbracht Łaski był synem Hieronima Łaskiego, Jarosza Łaskiego, człowieka, który się silnie zaangażował politycznie na Węgrzech, kiedy Węgry już były w zasadzie zewłokiem królestwa i rozpadały się na kawałki. On tam, zmieniając sojusze, próbował coś ugrać i wykroić dla siebie. No, stał się właścicielem zamku w Kierzmarku. Zamek w Kierzmarku, tak jak powiedziałem, to było gniazdo czarowników i baza wojskowa, gdzie Olbracht Łaski szkolił żołnierzy. Bardzo dobrze tych żołnierzy szkolił, bo wszyscy o nich zabiegali i on usiłował z tymi żołnierzami zawojować Mołdawię, ale to długa historia. Jest taka książka Awantury Mołdawskie, wydana dawno temu, bardzo ją serdecznie Państwu polecam. Tam to mniej więcej składnie jest opisane. To była siedziba najemników, coś w rodzaju Siczy Zaporowskiej, tylko że po prostu w Tatrach. Przepraszam. I jak to pisało o Olbrachcie Łaskim Mikołaj Rej? Kto gdy znał Hieronima onego Łaskiego, prawego Hannibala II Polskiego, w nawiasie teraz, bo gdy sobie przypomnisz dziwne sprawy jego, nierychło mi ukażesz drugiego takiego. Patrzajże na Olbrychta, na potomka jego, jeśli niewiele kształtów tych znajdziesz u niego, Powiem Sobul Sobola pospolicie rodzi, aż pewnie ich z ogonem z nimi się nie zgodzi. Proszę Państwa, no to jest bardzo taki, jakby to powiedzieć, ordynarny kawałek poezji pod każdym względem i nie ma się co oszukiwać, że to jest coś wybitnego. Czytając to, musimy się zastanowić, czy ludzie w owym czasie byli na tyle, jakby to powiedzieć, komunikacyjnie niedorozwinięci, że brali serio takie pisma publikowane za pieniądze, na zlecenie przecież tegoż Olbrachta Łaskiego. No chyba nie. Tylko że my o tym nic nie wiemy, ponieważ poza tymi dziełami, tak, które są traktowane niesłychanie serio, nic do naszych czasów nie dotrwało, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Natomiast proszę Państwa, no, czytając historię i zastanawiając się nad subtelnościami polityki, nie tylko polskiej, ale także polityki europejskiej, musimy dojść do wniosku, że to niemożliwe jest, żeby oni się posługiwali takim językiem, i żeby posługiwali się takimi formułami, załatwiając te wszystkie jakże poważne i ciężkie odznaczeń i konsekwencji sprawy. No, to jest po prostu, nie da się tego przeprowadzić. No więc rzeczywistość sobie, a jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, media sobie, tak?
No teraz, jak to zrobić, żeby ta rzeczywistość wpłynęła w sposób istotny na język mediów? To znaczy, jak sprokurować sobie własną propagandę i jak zawalczyć o to, żeby ta propaganda była słyszalna? No to jest zadanie na dzisiaj, tak? No bo Rzeczpospolita, proszę Państwa, narodu szlacheckiego, istniejąca tyle lat, dysponująca takimi ogromnymi środkami, gdzie no, budżety były poszczególnych osób, poszczególnych obywateli gigantyczne, budżet dworski, no też niemały, tak, budżet korony i Litwy, potężne armie, nie potrafiła przebić się z istotnymi dla swojego istnienia treściami do świadomości publicznej. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że my się ekscytujemy literaturą angielską, porównujemy to z tymi, przepraszam, kawałkami Mikołaja Reja, no i nijak nam to nie pasuje, tak? Widzimy, że tam to lepsze, a to gorsze, tak? No i myślę, że no tak, byliśmy na uboczu i tak dalej. To jest nieprawda, proszę Państwa. To jest w ogóle, nie można tak myśleć. To jest innego rodzaju problem. Na koniec może, bo już... Nie, jeszcze. Proszę Państwa, to... Zatrudnianie poetów miało charakter, no, pewnej, to był element stały. Olbracht Łaski w tym Kierzmarku, muszę sobie przypomnieć nazwisko. Olbracht Łaski trzymał w Kierzmarku stale dwóch poetów. Adama Schroetera i Abrahama Bakshaja. Ten drugi był Żydem z Węgier, a ten pierwszy pochodził z Nysy, był Ślązakiem. Proszę Państwa, oni się zajmowali wyłącznie produkowaniem panegirytków na cześć swojego sponsora, na cześć Olbrachta Łaskiego i puszczaniem tego w obieg. To była stała praktyka. Olbracht Łaski doskonale sobie zdawał sprawę z tego, jak ważny element polityki stanowi propaganda i wynajmował do tej propagandy ludzi. Płacił im, a oni pisali. No to, proszę Państwa, jeżeli teraz sobie wpiszemy w wyszukiwarkę Google'a nazwisko Adam Schroeter, to nam wyjdzie jeden, jedyny, najważniejszy utwór tego człowieka. Jak on się nazywa po polsku? Opisanie salin wielickich. Proszę Państwa, dochody królestwa pochodzą z salin wielickich. Jak ktoś jest dzierżawcą salin wielickich, to znaczy, że trzyma rękę na przychodach korony. I tu jakiś Adam Schroeter z Nysy na zlecenie Olbrachta Łaskiego pisze poemat pod tytułem Opisanie salin wielickich po łacinie. On został raz przetłumaczony, proszę Państwa, na język polski w roku 1902 i potem już nigdy. A o tym, żeby ktoś się tym zajmował, nie ma mowy. Opisanie salin wielickich. No o co temu facetowi chodziło? O to, żeby ktoś się dowiedział, ktoś postronny, kto absolutnie o tym wiedzieć nie powinien, jak funkcjonują kopalnie soli w Wieliczce, tak? Jak wygląda wydobycie, finansowanie, co tam jest ważne, a co jest nieważne. No po co? Po to, żeby te kopalnie w razie czego albo zatopić, albo zniszczyć, albo przejąć, tak? Więc przejmowanie salin wielickich, proszę Państwa, to powinien być osobny przedmiot studiów na historii, moim zdaniem. Ja tylko wybiegnę trochę do przodu, myślą, od tego XVI wieku się oderwę i przypomnę, że w przeddzień potopu szwedzkiego, proszę Państwa, w przeddzień potopu szwedzkiego dzierżawcą salin wielickich, czyli kontrolerem przychodów korony polskiej, był Jan Weihard Wrzesowicz. Czeski szlachcic, którego widzimy w potopie, gra go tam Mieczysław Wojt, protestant, który, proszę Państwa, te saliny wielickie wydzierżawił za pieniądze pożyczone od Żydów w Stambule. To był przyjaciel Radziejowskiego, oberzdrajcy i człowiek, który przez cały czas potopu walczył po stronie szwedzkiej. I Sienkiewicz go opisuje, jak stał razem z generałem Millerem obozem pod Częstochową i domagał się, żeby zrabowano skarbiec jasnogórski. Ten człowiek w przeddzień potopu dzierżawił saliny wielickie. Dlaczego król Jan Kazimierz się na to zgodził? No to trzeba pytać zawodowych historyków, bo ja jestem tylko amatorem. I tego nie wiem. W razie takie są fakty. Mnie nieustająco zdumiewa i zaskakuje, w jaki sposób te postaci są opisywane przez historyków. Ja oglądałem się jako audycję i tam ktoś poruszył wątek Jana Weiharda Wrzesowicza, że to był taki niby najemnik, niby dyplomata.
Proszę Państwa, rodzina Wrzesowiczów to jest rodzina burgrabiów karlsztańskich. To jest rodzina największego zaufania, jeżeli idzie o politykę w Czechach. To są ludzie, którzy pilnują czeskich regaliów na zamku w Karlsztajnie. To nie jest byle kto. To nie jest żaden najemnik. Pół najemnik, pół dyplomata. To jest bardzo poważny człowiek. Niestety ocena tych postaci, tak samo jak ocena poetów, ich misji, wymyka się naszym zmysłom, naszej ocenie i po prostu no, nie wiemy, co o tym sądzić. Natomiast no, zajmujemy się głównie złudzeniami, proszę Państwa. To ja tutaj Państwa nie pocieszę i nie będę dobrym wujkiem, który będzie różne ciekawe historie uspokajające mówił na dobranoc. Zajmujemy się głównie złudzeniami. I ktoś bardzo dobrze pilnuje, żebyśmy nigdy poza te złudzenia nie wyszli. Dziękuję Państwu bardzo.